Europejskiej i szefa Europejskiej Partii Ludowej, to jest ta partia matka Donalda Tuska, co mówili jeszcze kilka miesięcy temu w Strasburgu. Bardzo proszę. We are proud Europeans about what we do in the Green Deal. Also for me as political leader of the EPP, we are the party of Green Deal. We do the Green Deal under the leadership of Ursula von der Leyen. So, for example, on the Climate Act, the most important decision in this regard, EPP voted in favor, Greens voted against. So we have an ownership on this. We draw the line and the direction in which we have to go. And that's why I want to keep also in the election campaign the ownership that the Green Deal is an EPP deal and we do this in the interest of future generations. Manfred Weber, szef Europejskiej Partii Ludowej, to Europejska Partia Ludowa jest partią Zielonego Ładu, ale to są oczywiście zagraniczni politycy, bardzo mocno związani z dzisiejszą koalicją rządzącą w Polsce, ale są również i członkowie rządu obecnej koalicji 13 grudnia, którzy reprezentują nasz kraj na różnego rodzaju gremiach europejskich i tam również składają bardzo konkretne, mocno kontrowersyjne deklaracje. Tutaj już za moment usłyszymy wiceminister klimatu, panią Urszulę Zielińską. Bardzo proszę. We absolutely need to embrace ambitious targets and we need to embrace the 90% emission reduction target. Musimy przyjąć cel 90% redukcji emisji. To jest cel na 2040 rok, który chciała jeszcze podkręcić bardziej pani minister Urszula Zielińska, członkini tegoż obecnego rządu. Panie premierze, bardzo prosimy o kilka słów komentarza. Dziękuję bardzo. Ja może jeszcze tutaj pewne uzupełnienie. Chodzi o najważniejsze głosowanie, które uruchamiało ten proces Zielonego Ładu. Chodzi o to, kto głosował za, kto głosował przeciw. Za. Oczywiście chodzi o polskich europarlamentarzystów. Buzek, Duda, Frankowski, Jakubas, Kalinowski, Lewandowski, Kopacz, Kaczyńska, Sikorski, Tun, Lewandowski, Bart, Biedroń, Cimoszewicz, Liberacki, Kochut, Miller. Przeciw. Bielan, Brudziński, Czarnecki, Fotyga, Jaki, Jurgiel, Karski, Kępa, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Mazurek, Tobiszowski, Waszczykowski, Wiśniewska, Zalewska, Złotowski. To, jak sądzę, jest najlepszy dowód tego, że to, co w tej chwili nie tyle robi, co wyprawia Donald Tusk, to jest po prostu stosowanie starej metody. Uciekający złodziej krzyczy łapaj złodzieja. Zielony Ład to jest między innymi dzieło Platformy Obywatelskiej, która całkowicie się w to włączyła po to, żeby realizować różne interesy, różne ideologie, ale te interesy nie są polskie i te ideologie, chociaż funkcjonują także w Polsce, nie mają polskiego pochodzenia, są z zewnątrz, są takim szaleństwem indukowanym z innych państw Europy do naszego kraju. Chodzi o to szaleństwo klimatyczne. Różne inne decyzje, które były podejmowane w ciągu ostatnich lat, niekiedy nawet jeszcze wcześniej, przed 1920 rokiem, to były też decyzje, które w gruncie rzeczy sprowadzały się do tego, że Donald Tusk współpracuje z panią von der Leyen w realizacji tego właśnie programu, właściwie początków tego programu. Bo on się zmieniał, proszę pamiętać, że tutaj były różne fazy. W tym także ta faza
bardzo poważnego zaostrzenia tego Zielonego Ładu rozumianego najszerzej, to znaczy łącznie z tymi przedsięwzięciami, których symbolem, no i w gruncie rzeczy istotą są opłaty ETS. Te opłaty, które w pewnym momencie po wprowadzeniu były stosunkowo mało dolegliwe, ale kiedy wprowadzono je na lipską, podkreślam, nie żadną inną, tylko właśnie lipską giełdę, czyli niemiecką, no to ich cena wzrosła 10-krotnie i to jest dzisiaj ogromnie obciążające. A co to w gruncie rzeczy oznacza? Co oznacza w tej chwili Zielony Ład? Dlaczego my jednoznacznie jesteśmy przeciwko Zielonemu Ładowi i będziemy dzisiaj brali, chociaż jako zwykli obywatele, nie jako partia polityczna, bo taka jest koncepcja tej demonstracji, która jest prowadzona i zaproponowana przez dwie Solidarności, tą pracowniczą i tą rolniczą, ale z pełnym przeświadczeniem, że to główne hasło precz z Zielonym Ładem to jest także nasze hasło. Po prostu Zielony Ład, zarówno rozumiany węziej, bo wtedy on jest przede wszystkim skierowany przeciwko rolnictwu, jak i szerzej, wtedy jest skierowany przeciwko wszystkim, poza może bardzo wąską grupą najbogatszej części społeczeństwa, dla której no, tego rodzaju wzrosty cen, które musi to za sobą prowadzić, nie mają większego znaczenia. Otóż Zielony Ład ma służyć temu, razem z całą szerszą polityką Unii Europejskiej, żeby takie kraje jak Polska, które goniły dotąd Unię Europejską, zachodnie kraje Unii Europejskiej, przestały gonić, zaczęły się cofać, żeby to zbliżanie się zmieniło się co najwyżej stan zamrożenia, ale raczej w cofanie się, żeby ta wielka szansa na to, żeby Polska stała się krajem tak naprawdę równoprawnym, to znaczy równoprawnym także jeżeli chodzi o dochody na głowę mieszkańca, o pensję, o poziom życia, żeby ta szansa została zmarnowana. Tą szansę stworzyły rządy Prawa i Sprawiedliwości. Ktoś celnie powiedział, że myśmy wyciągnęli Polskę z trzeciego świata, bo kraj z głodnymi dziećmi to jest kraj trzeciego świata. Nam się to udało, pieniądze były, przedtem, jak wiadomo, nie ma i nie będzie. My nie tolerowaliśmy tych gigantycznych nadużyć. To wywołało potworną nienawiść tych, którzy na tych nadużyciach korzystali. Całą tą gigantyczną kampanię, która niestety okazała się skuteczna wobec znaczącej bardzo części społeczeństwa. Ale to nie zmienia faktu, że Polska w tym okresie ogromnie zyskała. Teraz ma się cofać. My chcemy zrobić wszystko, żeby tak się nie stało i nasz dzisiejszy udział w tym marszu jest po prostu wynikiem tej determinacji, tej decyzji. Mieliśmy przecież zaplanowany własny marsz, no ale doszliśmy do wniosku, że dwa marsze w bardzo nieodległym czasie to jest coś, co pewnie nie wyjdzie. Liczymy, że wyjdzie ten dzisiejszy, a naprawdę nie zależy nam na reklamowaniu tam naszej własnej partii, tylko na tym, żeby po prostu to wyszło, żeby było dużo ludzi. A więc powtarzam, bierzemy w tym udział bez naszych sztandarów, bez naszych przemówień, po prostu jako obywatele, bo przecież wszyscy obywatele otrzymali taką propozycję, żeby wziąć udział w tym marszu. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję. Dziękuję Panie Premierze, dziękuję Państwu. Udajemy się teraz na marsz. Do zobaczenia. Dziękujemy za uwagę.